A co to, Europa Wschodnia? Nie, to Polska! Kochani imperialiści, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Dzisiaj będziemy... opanowywać świat! No tak. Bombki strzelił, oryginalność. No dobra, coś innego może jednak. No chyba mam plan, co podbijemy i jak szybko. Zrobimy jeszcze jedno odstępstwo. Mianowicie, jak wyskoczy event na Litwę, to wybiorę albo Jagiellona, albo władcę innego. Znaczy, w sumie zawsze się to robi, ale w tym momencie zdecyduję losowość. Jeżeli będzie miał przynajmniej 2 szóstki, to lecimy bez Unii z Litwą. Jak nie będzie, to bierzemy pana Jagiełę z całym inwentarzem litewskim, więc taka trochę tutaj dla mnie niespodzianka będzie. W takim razie nasi rywale to Zakon Krzyżacki, Węgry oraz okaże się, czy Litwa. Estejty! Serio, muszę wam cały czas mówić, jak je ustawiać? Tak samo jak zawsze, z wyjątkiem szlachty, gdzie mamy Golden Liberty i zostawiamy koniecznie miejsce Strong Duchess! Masakra, przez to krzesło myślałem, że kliknąłem tańszego doradcę. Potem 1 grudnia wlatuje bulla papieska i dewujemy sobie Sandomierz. Sprzedałanko, dewowanko, odbieranko, umrę jeszcze, jak będę musiał jeszcze raz to powiedzieć kiedyś. O, możemy polubić się z papieżem, przyda nam się to. Władcy nie mamy, bo jakby to powiedzieć, wziął, poszedł, utopił się i umarł. Pod Warmią gdzieś tutaj. Na pewno zdejmujemy fokus z punktów administracyjnych i zatrudniamy pojedynczych doradców. Może być prestiż, przydałby się dwójkowy, tańszy, no ale na razie go nie mamy. I muralki, Jezu, ja dawno muralek nie miałem. Capnijmy sobie jeszcze insulta na Węgry. Poprawmy relacje z Mołdawią, poprawmy relacje z naszą Mazowszem oraz myślę, że też Czechy nam się przydadzą. Jako sojusznik nie będę polował na Unię. Mamy to! Sukcesor Władysława III, który wziął i utopił się w rzece. I w sumie chyba tylko z tego był znany. Jagiellon? Czy też, proszę państwa, lecimy? Nice. No to już wiemy, że Litwa będzie naszym wrogiem i robimy na nią siatkę szpiegowską i lecimy za chwilę z pierwszą wojną. Nie mogłem mieć chyba nic lepszego. Nie no, Litwa mi robi prezent, wzięła sojusz z Nowogrodem. A to oznacza, że za niedługi czas będzie w stanie wojnie z Moskwą. Polska armia profesjonalizmem nie stoi, więc możemy spokojnie pozwolić sobie na zatrudnienie. O, a gdzie są ci najtańsi? O, jest nasza darmowa kompania. Czy was też to denerwuje, że widzicie epickiego dowódcę do Siege'a, możecie go niby zrekrutować, a potem się dowiadujecie, że to jest w Nowogrodzie i nie możecie tego rekrutować. Masakra! A tu jest 0-0. O, dobra, koniec narzekania. No, nasz władca też może być. Czekaj. Aleksander I pedo... I do tego jeszcze well connected. Oby mi nie zdjęli tego filmu za bardzo złe skojarzenia. Ciekawe, czy mi to zaliczy jako tą samą dynastię, która wejdzie na tron czeski. A miało być bez Unii Personalnej. No trudno, jak gra mi każe, to może ją kiedyś zdobędę. Wysyłamy żołnierzy do pacyfikacji. I jak może być inaczej? Wdzięczna Mołdawia za to, że spacyfikowaliśmy ich ludzi. Od razu cofamy też im status marchi. Jak i bierzemy przywilej dla księżniczek. No to lecimy z zabawą. A, jeszcze sobie kliknę tak. I niech tylko Wallbridge mi się tutaj zrobi. Cała forteca nasza. A któż to swoim wojskiem bez generała stanął mi na Warszawie? Czy ja to muszę komentować? Żeby łatwo było, to weźmy... Ale jak to nie ta sama dynastia? Pedobrat? Pedobrat! Tu jest to samo! No to niech będzie Czechom, chodźcie do tej walki. Tango down, pierwsza forteca padła, lecimy na Smoleńsk. Tu sobie teraz pościgamy troszeczkę tą armię. 21 i wbijemy się idealnie pomiędzy dwie armie. Wyjebiście! O, ktoś tu znika. Stefan! Stefan, bo ktoś nam ukradł 7000 wojska? Gdzie ono się podziało, Stefan? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Pedobrat, pedobrat. I nagle mogę mieć Klejma na tron. Po co my mamy płacić za te prowincje z fortami, prawda? Przenieśmy nasze obciążenia budżetowe na kogoś innego. 1 stycznia, 3 lata później, nawet niecałe, Litwa pod okupacją i nie, to nie są murakowe granice, to jest dzieło sztuki, tu jest wszystko zaplanowane i jest na swoim miejscu, a dlaczego? No to patrzcie, bierzemy w cholerę hajsu, większość nawet dla nas leci, wyłączamy fortece, dzięki czemu nie będą miały załóg,
a jest 1 stycznia, moje wojska są rozstawione, Odojew ma gwarancję od Litwy, wyjebiście, nie? Leci następujący pizdil, leci Klejmik. Och no, ktoś zły chce zaatakować Odojew! Któż taki? Jedna forteca z zerową załogą, druga forteca z zerową załogą. Ja pierdzielę, Litwa chce zebrać bęcki zawsze czasy. Sojusz z Węgrami. Znowu pieniążki oraz humiliate od Litwy. Zmieńmy sobie na poprawianie relacji w regionie, bo jednak przeginamy i to ostro. Jakby ktoś narzekał, że tutaj był zbyt spójny kolor granicy. Ładne roszczenia terytorialne mają moi wasale, nie? O nie? Źli Czesi są przy granicy węgierskiej. My im nie możemy na to pozwolić. Dokonujemy niespodziewanego ataku na Węgry. Tak, tu są Węgry, zapomniałem. Zgłodniałem, powiem wam szczerze, jak na nie popatrzyłem. Bot postanowił przyspieszyć moje obleganie Trenscenu. Dzięki. 254 dni. Łatwo. Release the Hound! Oh my god, jaki co, oni są mega nielojalni. Mam wszystko, co chciałem pod... O kurwa. Złe Czechy, złe Czechy! Ja naprawdę nie chciałem was podbijać. Zagalopowałem się, trzeba się cofnąć, bo tej bitwy nie mamy szans wygrać na minus 3. Oni tu naprawdę nie mają generała. No to wszystko jest nasze, cała Słowacja. No i mamy to, technologię przed czasem i tak, co do idei, nie mylicie się, lecą influence oraz administracyjne, patrząc jak tutaj dużo będę podbijał przez wasali. Nie ukrywam, dyplomatyczne też mnie mocno tutaj kusiły. Raz, dwa, cofamy kulturkę, cholera, dosłownie 5 punktów brakło, żeby trzeci poziom rozwinąć. I 3, nikt tego przecież nie widział, na pewno. Ja wiedziałem, że to tak się skończy. Rozbiory Litwy, zakon, Krym oraz Moskwa. Ale nie przejmujemy się, i tak na tym skorzystamy. Hurdur, Unia nad Czechami. Austria ma jakąś swoją wojnę, więc nie odpowie. Uwielbiam, jak boty mi oblegają Poznań, to jest najlepsza forteca, którą mogą mi oblegać. I ja wcale nie chcę, żeby z niej schodzili, bo zobaczcie, jest tutaj salt. To nie cukier, tylko to drugie białe. Smoke weed every day. Tak, sól. I to wszystko łącznie, sól powoduje, że tą fortecę się oblega zamiast 30 dni, 47 dni, bo mamy 57% defensywy. Myślę, że dodatkowa opinia Czech na mój temat mi się przyda. Serio, ja nigdy wcześniej nie doceniałem tych dowódców. Z 3 do Siege'a, 73 dni, forteca dwójkowa, 2 tiki i jest nasza. Wasze też mogą być gry na NBA, z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. W sumie na Pragę jeszcze nie ruszamy. Bam, wyczyszczone. No okej, czekamy do grudnia, w sumie mamy grudzień i bierzemy, wysyłamy pizdila i obiecuję, że to będzie nasza ostatnia unia personalna. No, w przeciągu najbliższych 10 lat. Jak Moskwa idealnie wzięła, wszystko będzie nasze. Super. XD, Litwa nie ma wojska w ogóle. To jest Wolfgast. Przyjmujemy renesans. No i jeszcze wojna o Gdańsk. Super! Wymuszamy zmianę religii tuż przed zakończeniem wojny, bo oddamy dużo prowincji naszym wasalom, więc i tak będą z powrotem mega lojalni. Kijowowi oraz Czarnogórze Czernikowej. Jak to się po polskiemu nazywa? Nieważne. Może kiedyś zapamiętam. Ależ oczywiście jestem wzywany do niespodziewanej wojny o wolność Gdańska. Jako, że atakowałem Litwę na żądaniach terytorialnych Kijowa, to prowincję Kijowa zwracam bezpośrednio. Tak jak widzicie, są pod taką okupacją. Jeszcze zanim zakończę wojnę z Litwą, to wyzwolę im Krym. Znajdźcie łaskę pana, Litwini. O, zakon dostaje wpiernicz. No i tyle odbieramy, tyle hajsu sobie bierzemy. Wyjebiście. I zobaczcie, mega lojalni wasale, przez to, że zwróciliśmy im ziemię. W międzyczasie nasi inni wasale niszczą wojska zakonu w Czechach. My god, 61 dni. Kto postawił tutaj Malbork? No ja się pytam, kto? W Poznaniu go trzeba było postawić, a nie tam. Trochę rywali mi spadło po drodze. No to tak, bierzemy Moskwę, zdecydowanie Osmana, chyba Austrię siłą rzeczy też będę musiał. Mazowsze staje się naszą integralną częścią.
W sumie tak, Gdańsk staje się naszym wasalem, Kraków zdewowałem, to przenoszę stolicę do Warszawy. Na razie jest to dziura zabita dechami, ale się naprawi. Pierwsze rozwinięcie z ery to pójdziemy agresywną ekspansję, drugą transfer subjects. Czemu Litwa nie dołączy? A, bo pieniądze się skończyły. O my god, teraz obczaiłem, że Gdańsk ma Rugen. Wyspę. Czyżby chcieli robić republikę piracką? I w sumie, gdybym wchłonął cały Gdańsk, ale wypuścił go sobie potem w tej jednej prowincji, mógłby zrobić republikę piracką. Tylko jak to zrobić? No to przyszedł czas na odbicie Potolska dla czegokolwiek się to wymawia i zobaczcie, jak bardzo podobne mamy siły. Tylko ja mam naprawdę dobrych generałów. Jan Olbracht, jak najbardziej mi pasujesz. Oh my god, Rosja ma poziom 5 technologii. Wiecie, co to oznacza? Tak, my mamy 6. Powiem szczerze, dawno nie miałem tak przyjemnej wojny, żebym chodził i po prostu tak niszczył przeciwnika. Jako pierwszy na świecie to zrobiłem. Prawie 50 innowacyjności jako Polska, przecież to jest chore. Ta gra mnie po prostu wnerwia na maksa. W sumie odpalę też złotą erę, bo już mogę. No i mamy to wszystko, co chciałem. Moskwa, Mozajsk, Smoleńsk. Wszystkie prowincje Potolska odbite, w koalicji nikogo ważnego. Zakon krzyżacki zjedzony. Litwa, no praktycznie też już nie istnieje, została jedna prowincja. A wy macie ból istnienia, jaki miszmasz naszych granic, jak to brzydko wygląda. Masakra totalna. Chociaż nad podgląd... O, tutaj coś jest nie mojego. Kto to wypuścił? To z Litwy musiał Krym wypuścić, bo przed chwilą miał z nią wojnę. Wow, zaczyna się robić ciepło z Gaweringiem. Ja dam tej magnaterii. Ja dopiero zacząłem zarabiać, oni już chcą, żebym im odpuścił wszystkie moje zarobki. Nie dla psa kiełbasa. 1486. Polskie wojsko dokonuje inwazji na Krym. Europa ma to totalnie w dupie. Koloryzowane. Albo wyszerzone. Polska dyplomacja chociaż raz odniosła sukces i uczyniła Rygę swoim wasalem, przekonując tamtejszych kupców do poddaństwa koronie. Hurdur, polska husaria! Tylko realnie jeszcze nie mamy. Korona nie szczędzi wydatków na przywrócenie wiary chrześcijańskiej... to jest grupa chrześcijańska. Katolickiej wiary na ziemiach Mołdawii. Krym się stał wasalem Polski. Polska dokonuje corocznej inwazji na Moskwę. W sumie świat znowu ma to w poważaniu. Kurwa, Moskwa ma jeszcze 2 fortece. Kto za to płaci? Na pewno ukradli. Bitwy totalnie lecą bez zmiany. Niszczymy po kolei. Nie mają z nami najmniejszych szans. Ale co w tym dziwnego? Mamy doświadczone wojsko w tłumieniu własnych zamieszek. Nowogród i okolice zdobyte. O nie, ktoś tutaj gwarantuje Twerowi niepodległość. Czas się zająć naszym handlem bałtyckim po zjedzeniu Gdańska, Gdańskowi, nieważne jak się to odmienia. Rozbudujemy najpierw budynki, centra handlowe, politykę już odpaliłem, znaczy edykt w prowincji. Jako że niedługo planuję wojnę z Danią, trzeba zacząć budować flotę bałtycką. Szkoda, że nie mamy takich misji tutaj jak na Antebellum, które by nam w tym pomogły. Wydewowałem ze wszystkimi bonusami Gdańsk oraz Królewiec do 25 poziomu. Zbudujemy tutaj, a w zasadzie to już zbudowałem, Worldport oraz w Królewcu drugi Worldport. Trzeci slot, który wiecie, jest zależny od kupców, gdybyście nie wiedzieli. Zostawimy sobie na Sztokholm.
chyba. Albo na Rygę. Ciężki wybór, co zdobywać, Moskwę czy Podlasie? Zjadamy trzech wasali na raz, no i znacznie lepiej już to wygląda po integracji naszych wasali. W sumie wreszcie przyda nam się Nikolas Kopernik, a my przy pomocy Francji będziemy chcieli przejąć Szwecję. Jako że Litwa upadła, no to otworzyło nam to troszeczkę. Serio? No to będzie czas podbić Węgry. Przy okazji trzeba pamiętać o dorocznej inwazji na Moskwę. Tutaj takie moje małe pytanie do osób, które dobrze znają tą grę. Kiedyś wojny z Moskwą były naprawdę ciężkie, przynajmniej tak to pamiętam z własnej perspektywy. I pytanie do was. Co się zmieniło? Bo ja w sumie nie wiem. Dlaczego Moskwa jest teraz taka upośledzona i z nią tak łatwo pokonać Polską? Carpet Siege! Na krwi naszych moskiewskich wrogów urosło Imperium Polskie! Super! Więcej podbijania! W Szwecji w pokojowym referendum wybrali przejście oczywiście pod koronę polską. Mamo! Popsułem Rosję! Grosik dla tego, kto zgadnie w komentarzu. Boże, co to za podpowiedź. Z kim będziemy mieli następną wojnę? Czemu ta gra mnie troluje? Osman to jednak nie Moskwa, ale tutaj jednak bałem się rozdzielać nasze staki i wszystkie raczej trzymałem przy sobie. Leciałem po kolei wszystkie fortece, jak padały w kierunku Konstantynopola. Miałem tutaj też troszeczkę szczęścia, udało mi się przechwycić mniejszy stak i zauważyłem, że Osman będzie próbować odbić fortecę, którą przed chwilą zdobyliśmy i jeszcze stanął na tym wszystkimi swoimi stakami. Więc wykorzystując właściwe dosyłanie wojska, wiedziałem, że bez problemu rozwalę jego armię. Padnie? No nie, tym razem na pewno padnie i się udało. Osman jakoś usilnie próbował odbić fortecę w Giurgiu, czy jakkolwiek się to wymawia, przez co byłem zmuszony toczyć z nim bitwę za bitwą, ale w sumie źle na tym nie wyszedłem. Ha! Tym razem Bóg RNG jest po naszej stronie. Następnie zrobiłem odpowiednik frontu z Hearts of Iron 4 i przesuwałem nasze wojska ręcznie, bo już miałem dość tego przenikania wojsk Osmana. Wypuściłem sobie kilku wasali. Bizancjum, Bułgarię oraz Serbię. Lol, Austria mimo dwukrotnej przewagi liczebnej po prostu przegrywa. Co za rzeź! A na dodatek jeszcze Wiedeń im padł. A, bo ja wam nie powiedziałem. Toczy wojnę o nasze roszczenia węgierskie. Dyscyplinka! Coroczna inwazja na Moskwę. No, Śląsk siłą rzeczy należy do mnie. A to mi się bardzo przyda. Szybka wojenka z Great Ordą. Nie no, z hordami jak walczyć to tylko na płaskim. Ładnie umierają. Chyba lekko przegiąłem, ale nadal mam minus 6. Zazwyczaj lubię jak moi przeciwnicy walczą, ale tym razem Austria mnie nieźle spowolni. Moja flota idzie na dno. O, w sumie to nawet dobrze. Odbuduję handlową. Co miała zrobić ta flota, to już zrobiła. Jesteśmy na Gotlandii. Ile ja mam powodów do atakowania tego Osmana? Niesamowite. Zaatakowałem go z dwóch powodów. Po pierwsze chcę, żeby mi już tikał Warscore, który ustanowiłem na tej wyspie. A po drugie, kiedy atakujecie bota, on prędzej, i nie zabierzecie jakichś bardzo istotnych prowincji, on prędzej spisuje z innym botem. Jako że i tak idzie dość łatwo, to jeszcze w międzyczasie skróćmy znowu trus z Moskwą. Mam dla was złą wiadomość. Nie mamy już żadnych rywali. Z Osmana po prostu dużo nie zostało. 10 lat później i chyba z 10 wojen bardzo nudnych później mamy przepiękną Polskę, która zajęła caluteńką Europę Wschodnią. A nie czekajcie, ja tu jeszcze muszę od Austriaków podbić. No ale prawie całą Europę Wschodnią, więc można powiedzieć, że Polska w Europie Wschodniej się znajduje i jest to teraz Polska, a nie Europa Wschodnia. Prawda? Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętaj, żeby zostawić lajka. Zachęcam też do wspierania, żebym mógł w spokoju robić to, co lubię. Save z tej kampanii znajduje się na Discordzie dla wspierających.